Panie, Ty wszystko wiesz. Wasze Ekscelencje księża biskupi, Andrzeju i Józefie, drodzy członkowie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z ojcem prowincjałem i ojcem Tadeuszem, bracia kapłani, alumni, czcigodne i zacne siostry zakonne, drodzy telewidzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, umiłowani bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przybyliśmy tu na wezwanie Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji. A także przybyliśmy na wezwanie świętego Jana Pawła II z różnych miejsc ojczyzny, a także z różnych wspólnot parafialnych. Pośród was są liczni członkowie rodziny Radia Maryja i Bractwa świętego Jana Pawła II. To są modlitewne wspólnoty. Przybyliście do Torunia, sławnego miasta Rzeczypospolitej, do tego pięknego sanktuarium usytuowanego w pobliżu Wisły, czcigodnej rzeki, której nurt nieprzerwanie towarzyszy dziejom Polski. To ona może powiedzieć i podaje bieg wiekowy. I te pokolenia przeszły przed chwilą przed naszymi oczyma. Żywi ludzie. A ta świątynia jest darem wiernych polskich serc. Wzniesiona ze szczodrych ofiar was, mieszkańców polskiej ziemi, także rodaków rozsianych po lądach i kontynentach, podtrzymujących serdeczne więzi z ojczyzną, można powiedzieć ojcowizną. Trudowi jej budowania, upiększania, pokonywania trudności towarzyszyła wasza ufna, nieprzerwana modlitwa w intencji tego pięknego dzieła. Trwa dalej, nie ustaje, bo to jeszcze dzieło w pełni niedokończone, jeszcze rośnie, jeszcze pięknieje. 2 lata minęły od pamiętnego dnia jej poświęcenia, kiedy stała się domem Boga żywego, miejscem naszego spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To tutaj Zbawiciel ofiaruje nam sakramentalną łaskę przebaczenia, pozwala żywić się Jego przenajświętszym ciałem, czerpać obficie ze zdroju zbawienia. A tamtego dnia, kiedy byliśmy tu razem z tu obecnymi księżmi biskupami, był także z nami papież Franciszek. W osobie swego specjalnego wysłannika, legata papieskiego, a tym legatem był znakomity syn naszej ojczyzny, kardynał Zenon Grocholewski. Wieloletni pracownik Stolicy Apostolskiej, prefekt Sygnatury Apostolskiej, a później prefekt Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego. I przywiózł nam wtedy, drodzy bracia i siostry, dar błogosławieństwa ojca świętego Franciszka. Jego pozdrowienie w Panu wypowiedział słowa uznania, wdzięczności za podjęte dzieło budowy świątyni. Kolejne ze szlachetnych dzieł, które powstały w Toruniu. Dzieł to słowa, przypomnę, księdza kardynała Grocholewskiego, godnych podziwu i najwyższego uznania, które są owocem miłości ogromnej rzeszy Polaków z kraju rozsianych w różnych częściach świata,
są owocem ich miłości do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny, do prawdy, do dobra. A dziś, kiedy pod pustowy dzień zgromadziliśmy się na wspólną modlitwę w drugą rocznicę poświęcenia tej świątyni, przypominam te słowa legata papieskiego, wyrażające myśli i odczucia serca naszego umiłowanego papieża Franciszka. Jest to dzieło powstałe w służbie Bogu i Polski. I nasza dzisiejsza modlitwa jest modlitwą dziękczynienia za dzieła dobra w służbie Bogu i naszej polskiej ojczyźnie, jakie się tu, w Toruniu, w ciągu lat dokonywały. Trwają, rozwijają się, umacniają, przynoszą owoce dobra, są nimi, wiecie o tym dobrze. To wspaniałe sanktuarium i Radio Maria, i Telewizja Trwam, i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Kierujemy ją ku Bogu, najwyższemu dobru, źródle dobra, które tworzą ludzie, ludzkie serca, umysły, wola. Obejmujemy nią również wszystkich, którzy mają udział w realizacji tych dzieł, choćby w tym najskromniejszym wyrazie wyrażonym ewangelicznym wdowim groszem, bowiem w Bożej ekonomii wdzięczności liczy się nade wszystko miara serca. Ona jest szczególnie Bogu miła. Ale też i szczególną modlitwą wdzięczności obejmujemy toruńską wspólnotę ojców redemptorystów, realizatorów tych wybitnych dzieł, które nazywamy. A przewodzi tym dziełom ojciec dyrektor Tadeusz. Człowiek, można powiedzieć, w jednej osobie, ale instytucja. Osobowość twórcza, kreatywna, ofensywna, zaradna, błyskotliwa, niekonwencjonalna, wytrwały, nieugięty, nieulękły i niestrudzony. Ale niech ojciec nie myśli, że przyjechałem komplementy tu prawić przy tym świętym ołtarzu i w sanktuarium w drugą rocznicę. Ale wyrazić prawdę tak, jak jest, i to wszyscy potwierdzają. Chyba tak. A do tych oklasków dołączają się także i radiosłuchacze, i telewidzowie, których nie słyszymy, ale na pewno wiele z tych adoratorów, adoratorek, szczególnie tam w tych domach i w szpitalach, i gdziekolwiek są, czy w kraju, czy za granicą, biją brawa. Dlaczego? A dlatego, że jest nieczuły na ataki, których mu nie szczędzono i wciąż się nie szczędzi. Niesprawiedliwe oskarżenia, a czasem po twarze. Na wrzask nieprzychylnych dzieł ojców redemptorystów środowisk, na ich działania, aby ten strumień dobra, sensu, duchowego ładu wypływający z toruńskiego źródła przytłumić, zmącić, zeszpecić, przedstawić w krzywym, zniekształcającym zwierciadle. I nic z tego. Próżne to zamiary, zbędne wysiłki. Alleluja i do przodu. To zwięzła odpowiedź ojca dyrektora, którą powtarza już wielu, którzy nawet ojca nie bardzo lubią. Mówią: Alleluja i do przodu, jeśli już więcej nic nie mają naturalnie do powiedzenia.
czy do zrobienia nawet. A to zwięzła odpowiedź ojca dyrektora i najskuteczniejsze remedium na te wszystkie zaczepki, ataki i oskarżenia. Alleluja! To biblijna aklamacja wyrażająca zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa odniesione nad największymi wrogami człowieka, grzechem, szatanem i śmiercią. Alleluja! Wektor drogi tych, którzy zawierzyli Chrystusowi, poszli za Nim, ojców redemptorystów, rodziny Radia Maria, wielkiej wspólnoty wiary. I trzeba by zapytać, czym byłabyś Polsko, gdy dziś nasze modlitwy kierujemy ku Najświętszej Maryi Pannie, gwieździe nowej ewangelizacji, współpatronce tej świątyni, ofiarował jej królewskie panowanie w Rzeczypospolitej, pobożny i ufny w rozrządzeniu Bożej opatrzności król Jan Kazimierz. Co prawda Jan Kazimierz te śluby wygłosił, ale przygotował je święty Andrzej Bobola przedwczoraj. Obchodziliśmy jego uroczystość, patron naszej ojczyzny. A Jan Kazimierz uczynił to w czasie narodowego nieszczęścia, kiedy zachwiał się dom ojczyzny i przyszło wspomożenie, wtedy i później, i ocalenie. Na drogach polskich dziejów, a na tej drodze towarzyszy wciąż Maria, Królowa Polski, włączona w dzieje naszego narodu od godziny początku, bowiem sławiena Maria współtowarzyszy jego historyczna tożsamość, wspomożycielka i opiekunka nasza. Od Jasnej Góry, polskiej Kany, miejsca, gdzie zawsze byliśmy wolni, rozbrzmiewa stanowczy, miłością dyktowany jej głos, kierowany do całego naszego narodu. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jej Syn, Jezus Chrystus, Zbawiciel, który żyje i króluje na wieki wieków. I to Maria, gwiazda nowej ewangelizacji, uczy nas, jak być Jego uczniami i misjonarzami. Pomaga zanurzyć się w tajemnicę Chrystusa. Ukazuje nam radość wiary. Jej życie w służbie miłości stanowi wzór dawania świadectwa o Chrystusie dla tylu pokoleń, postawą, życiem, słowem, czynem, czynienia tego w sposób otwarty, naturalny, bez żadnych barier, przesłon, kamuflaży, także w życiu i publicznym, i zawodowym, i obywatelskim, i społecznym. Bo Chrystus nie jest tylko Panem naszych serc. Jest wielkim dobrem naszej Ojczyzny. Powtarzam to jeszcze raz. Nie jest tylko Panem naszych serc. Jest wielkim dobrem naszej Ojczyzny. Jej znakiem. Przecież ramiona Chrystusowego krzyża wzniesionego na szczycie Giebontu ogarniają całą przestrzeń ojczyzny. Od tatrzańskich turni po fale Bałtyku, a nawet sięgają dalej. Tam, gdzie w ciągu wieków Polska trwała, gdzie wiara trwała i gdzie trwa. I gdzie rozbrzmiewały słowa pacierza w polskiej mowie, gdzie ku wyżynom nieba biegła modlitwa pod Twoją obronę. I można pytać, czym byłabyś Polsko, gdyby przodkowie nasi nie otworzyli Twych bram dla Chrystusa, dla Jego Matki, dla Jego Ewangelii? Gdzie byś była? Więcej,
czy byś była. Obchodzimy stulecie niepodległości. Dlaczego to stulecie? Dlatego, żeby rosło ono z ducha niepodległej. Wyrosło z wiary. Wyrosło z Chrystusowego krzyża. Ze śmierci Jezusa Chrystusa, ale i Jego zmartwychwstania. I zmartwychwstała. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, umiłowani. Święty papież Jan Paweł II, drugi współpatron toruńskiego sanktuarium, świadek na drogach Polski, Europy, świata, czciciel Jego Matki, Totus Tuus, cały Twój. Dziś 98. rocznica Jego urodzin. Przyszedł na świat w pamiętnym 1920 roku, roku zwycięstwa nad bolszewicką nawałą. Gdy miałem okazję wielokrotnie w Rzymie rozmawiać z Ojcem Świętym, jako biskup polowy, to padało pytanie. Czy jeszcze w Zambrowie jest wojsko? No bo ojciec papieża służył w Zambrowie. I jako legionista poszedł stamtąd na front. A drugie pytanie brzmiało, czy trwa pamięć o marszałku Piłsudskim teraz w Polsce? Powiedziałem, tak, Ojcze Święty, ulice, place, jedni z euforią, inni krytykują i tak dalej, ale trwa. No i widzieliśmy dziś w pochodzie i podaje bieg wiekowi marszałka Piłsudskiego z Janem Paderewskim w pięknej karecie. Ale wróćmy do Ojca Świętego Jana Pawła II, współpatrona. 16 października tego roku będziemy obchodzić 40. rocznicę jego wybrania na stolicę świętego Piotra, wezwanego z kraju dalekiego, lecz jak powiedział, zawsze bliskiego przez wspólnotę wierze i tradycji chrześcijańskiej. A Ewangelia dzisiejszego dnia ukazuje nam Jezusa, można powiedzieć, pierwszego papieża, przez Jezusa, pierwszego papieża Piotra Apostoła. Piotra Apostoła wybranego wedle woli miłości, Szymonie, synu Jana. Czy miłujesz mnie więcej niż li ci? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I możemy przypuszczać, a nawet mieć pewność, że tak było, że w sercu Karola Wojtyły, kiedy podczas konklawy szala przechylała się na jego stronę, rozległo się także takie pytanie w jego sercu o kształt i siłę jego miłości ku Chrystusowi i ku Kościołowi, Kościołowi powszechnemu. I odpowiedział na nie tak, jak przed wiekami uczynił to święty Piotr. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jak święty Paweł, który głosił chwałę zmartwychwstałego Pana, o czym mówiło dziś pierwsze czytanie, ale już tego wątku nie poszerzę. Ale potwierdził tę deklarację posługą świadek nadziei, apostoł Jezusa Chrystusa na drogach świata, i wciąż czerpiemy z tego wielkiego wiana jego żarliwej i apostolskiej posługi tyle mocy, tyle prawdy, a także tyle nadziei. Choć już tak wiele lat minęło od jego odejścia do domu Ojca, a pasterskie brzemię świętego Jana Pawła poniosło dwóch pasterzy Kościoła powszechnego, Benedykt XVI i papież Franciszek.
I wydawać by się mogło, żeśmy powiedzieli już o świętym Janie Pawle wszystko. Ale tak nie jest, bo wciąż jest znakiem naszej ojczyzny, wielkim znakiem. Obecny w wezwaniach świątyń, figurach, upamiętnieniach i w tylu polskich sercach ma swoje miejsce, trwałe, mocne, nie opuścił nas przecież. Nie pozostawił jest z nami obecny w tajemnicy świętych obcowania. Utarło się mówić, że jest ojcem polskiej wolności. Ja nawet w Gdańsku do niektórych działaczy byłych z początkowej Solidarności po zakończonych uroczystościach 30-lecia Solidarności powiedziałem, że jest ojcem polskiej wolności i ojcem polskiej solidarności. No, jeden kręcił głową i od razu zaprzeczył i potem polemizował jeszcze przy stole podczas obiadu, że tak nie jest. To mówię, to proszę powiedzieć, że jest inaczej. To jest prawda, takie jest przekonanie. Ojcem polskiej wolności, ale także i ojcem polskiej solidarności, oczywiście w sensie bardzo szerokim, duchowym i konkretnym. Bo przecież jego wołanie o ducha, aby odnowił oblicze ziemi, czym było? W Warszawie w 79 roku. Przecież utorowało drogę nadziei, podniosło z kolan cały naród. Stało się swoistym, można powiedzieć, detonatorem polskiej wolności i solidarności, który zmienił oblicze Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej i wyrwał murom zęby z krat i zerwał jałtańskie jarzmo, ale także jest nauczycielem odpowiedzialności za kształt odzyskanej wolności. W pamiętnikach generała Wybickiego, które wydaliśmy w Gdańsku, można by czytać jedno zdanie. Generał Wybicki cytuje, mówiąc o wolności, a doświadczył rewolucji francuskiej, akurat przebywał w Paryżu, terroru, jakobinów i tak dalej. I mówi tak, że cytując angielskiego filozofa, generał Wybicki: wolność jest dana człowiekowi, ale nie człowiek dla wolności. To pozornie niby to samo, ale to nie jest to samo. Wolność jest dana człowiekowi, ale nie człowiek dla bezwzględnej wolności. I dlatego Jan Paweł II przestrzegał, aby tej wolności nie zmarnować, nie pomniejszyć, nie krępować jej więzami nowej niewoli i życiem bez zasad, życiem bez busoli i bez Chrystusa. I w izolacji także od duchowości i od Kościoła. Aby powiedział, wręcz wykrzyczał w 1999 roku na lotnisku w Masłowie, patrząc w oczy tamtej Polsce wtedy, dramatyczne słowa w obronie polskiego życia. Słowa, które nie milkną, bo wielki problem ochrony życia wciąż rani polskie serca do dziś. Bracia i siostry, wracamy do słów świętego Jana Pawła, mówiących o wartości ojczyzny i wolności, wielkiego daru Boga wycierpionego, wymodlonego. I mówi papież, że wolność to wielkie dobro, że straci swój sens, jeśli usunie się odpowiedzialność etyczną od kryterium dobra, od myślenia kategoriami całej wspólnoty narodu.
Pamiętamy, że święty Jan Paweł II był z nami, ale był także ze wspólnotą Radia Maryja. Błogosławił was, był wdzięczny za waszą katolicką postawę, waszą modlitwę w intencjach polskiego narodu, za wasze Radio Maryja, które ewangelizuje, uczy miłości Boga i Ojczyzny, wierności dla polskiej kultury, tradycji, tożsamości, wiana wieków. No i to wiana wieków otacza dzisiaj tutaj ten balkon, sanktuarium i nie tylko. I to wiano trwa. Wraz z telewizją trwam. Atakowane przez różne środowiska liberalne, kosmopolityczne, laickie, a w sercach katolickich rodzin pozostaje wciąż święty Jan Paweł II, pozostanie w sercu Polski, w sercu pamięci narodu i naszej Ojczyzny. On jest adresatem naszych serc. Bracia i siostry, wnętrze sanktuarium wypełniają obrazy rzeźby polichromie. Po co one są? Po to, by pomóc nawiązać duchową łączność z chrześcijańskim nurtem narodowej historii. A naszą modlitewną w niej obecność osadzić na mocnym fundamencie przeszłości. Bo wielu z nas choruje na amnezję historyczną, na którą nie ma leku. Jedynym lekiem to jest biologia, która zmienia pokolenia. Nie wypowiadam tych słów po raz pierwszy. Ja wypowiedziałam je teraz przed 2 tygodniami także w Gdańsku, w świętej Brygidzie, z okazji 40. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych, mówiąc o tej amnezji historycznej i o potrzebie leku na zaczadzenie, a niestety tego leku nie ma poza naturalną biologią. I patrzymy tutaj w tej świątyni na wizerunki ludzi wiernych, miłujących, obrońców praw Boga i ładu, Jego wartości, Jego chrześcijańskiej drogi, także tych, co uświęcili polski czas, wychowywali, kształcili, formowali sumienia tylu pokoleń. Tworzyli dzieła ducha i piękna. To wszystko, co w naszej narodowej historii było wielkie, święte, co trwa i nie murszeje. Ta wspaniała panorama polskiej historii zobrazowana z artystycznym polotem zda się mówić do nas. Polsko, Twoje imię to wierność Bogu, tradycjom ojczystym i masz go strzec i nie pozwolić, by zostało w jakikolwiek sposób pomniejszone, zbrukane nalotem tego, co obce na Twojej drodze, co ją infekuje grzechem i moralnym brudem, co chciałoby bieg tych dróg odmienić, zapałszować, a nawet splugawić. I zda się mówić jeszcze, pamiętaj Polsko, że pod Twoim niebem ukształtował się wielki zastęp świętych i błogosławionych. O tym musimy pamiętać i o tym trzeba mówić. Także w tym stuleciu, ogromnie trudnym, ale i w czasach niewoli.
że płynie poprzez nią ten odwieczny, prężny i mocny nurt miłości, dobra, szlachetności, ofiarnego życia w służbie chrześcijańskich wartości, dobra, sprawiedliwości społecznej, miłości, przenikniętego światłem Ewangelii. Przecież to wyrosły wielkie dzieła, zgromadzenia, zakony, instytucje, które trwają. No, może upadły te, jak budowniczy mostów, no bo mostostal może to zrobić szybciej i lepiej. Więc powstają nowe i rodzą się nowe dzieła, wyrosłe z tej nowej ewangelizacji. I to nie jest zamknięta karta historii religijnej narodu, ale także rzeczywistość Polski roku 2018. Rzeczywistość nasza, ludzi wsłuchanych w głos Ewangelii. Nasze modlitewne spotkanie, ja już kończę. Czy telewizja nie przerwie? Nie, nie. No to dobrze, dziękuję. Nasze modlitewne spotkanie poprzedziła barwna procesja polskich dziejów, procesja niepodległości, nawiązująca do tej, którą podziwialiśmy przed 2 laty, zdążająca do źródła, do ołtarza, gdzie dopełni się niebawem wielka tajemnica naszej wiary, bowiem przyjdzie Chrystus w Eucharystii, będzie obecny wśród nas, Pan dziejów i Pan dziejów wieków, ale także i naszej Ojczyzny. Gdybym widział wcześniej, to ten wątek bym rozwinął jeszcze bardziej, bo tyle postaci bliskich naszych sercu, a wiele z nich, no wszystkie, ale zasługują na podkreślenie, ale z pewnością wyjdzie jakiś album kolorowy. Ojciec Tadeusz razem z ojcem Klawką, księdzem Janem Królem upamiętnią to. To dobry biznes będzie też. No. Ofiara na sanktuarium. No. A widzę tutaj znajome twarze wielu prezesów, co mogą dobre dzieło wspomóc. I z pewnością. W imię zasady, co rzucisz przed sobą, znajdziesz za sobą. I w imię drugiej zasady, kto skąpo sieje, skąpo i rządź będzie. Przed mszą świętą poświęciłem wymowne tablice składające się na tryptyk pamięci, a na nich nazwy miejsc dawnych zmagań, Cecora, Chocim, Wiedeń, powstań narodowych, listopadowego, styczniowego, także upamiętnienie cudu nad Wisłą, a w części centralnej napis Ante murale Christianitatis, przed murze chrześcijaństwa. Takim mianem kraje zachodniej Europy określały najjaśniejszą Rzeczypospolitą. Ante murale Christianitatis. Rzeczpospolitą mężną, skuteczną, twardą, niewskruszoną tarczą Europy, o którą rozbijały się przez wieki fale islamu od Legnicy poprzez tyle miejsc, różne zbrojne zastępy, które chciały Europie odebrać chrześcijańską tożsamość i po rok 20. I przywołujemy dziś do apelu polskiej pamięci zastępy obrońców Europy. Rycerzy z podkresowych stanic, warownych twierdz, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Trębowlic, Baraża, Berdyczowa, Wiktorię Wiedeńską, Venimus, Vidimus, Deus Vicit, przyszliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył,
raportował Ojcu Świętemu Innocentemu XI król Jan III Sobieski. Tak z ciekawości tylko dodam, tam gdzie dziś jest grób świętego Jana Pawła II, to jeszcze kiedy w Rzymie obchodziliśmy 300. rocznicę siostry Sercanki, tu te trochę dojrzalsze pamiętają, rok 1983, 300. rocznica, tam znajdował się grób papieża Innocentego właśnie XI, który związany jest z Wiedniem. A przecież tych zrywów było tyle. Dziś przypada rocznica bitwy o Monte Cassino. Górski masyw, zwieńczony starożytnym benedyktyńskim opactwem. Od VI wieku święty Benedykt z Nursji, patron Europy, którego ogłosił Paweł VI. Ora et labora, módl się i pracuj, zabierz swój los Bogu, a ziemię jego dar czyń sobie poddaną. I starożytny klasztor zniszczony w czasie szturmu na to wzgórze II Korpusu Polskiego przez w dużej mierze wygnańców z polskich Kresów, potomków obrońców kresowych stanic, bo to oni niedawni syberyjscy zesłańcy za to, że byli Polakami wyprowadzonymi z sowieckiego domu niewoli przez generała Andersa, stali się znów, jak ich przodkowie, obrońcami, wyzwolicielami Europy. Uczestniczyłem w tej pierwszej wizycie Ojca Świętego na Monte Cassino jako papieża już w 79 roku i wtedy święty Jan Paweł II powiedział o żołnierzach, którzy tam spoczywają, 1115. Żołnierze, których zdradził świat, bo taka jest prawda. Świat syty, świat egoistyczny, świat, który nie dał tyle krwi, a dał z trudem przepustkę do Europy. Laissez-passe. I wiemy, że zdradził ich świat. I niech ten tryptyk stanie się znakiem pamięci także o tym wspaniałym wątku polskiej historii przedmurzu chrześcijaństwa. Modlitwy za rycerzy spod kresowych stanic, za pokolenia mieszkających tam rodaków, tak dotkliwie doświadczonych dla imienia Chrystusa i imienia Polski, których symbolem są katyńskie mogiły. I może wzbudzi niepokój sumienia, jeśli zdarzy się, że stanie przy niej to, co daj Boże, aby wielu polityków usłyszało i dzisiaj o tym przedmurzu chrześcijaństwa. Jeszcze Polska nie zginęła, pisał generał Wybicki, zwyciężona, ale niepokonana. I obecna w polskich sercach, myślach, czynach zbrojnych, a także w modlitewnych intencjach. I w naszej modlitewnej intencji. Bo nie zginęła dzięki sile narodu, jego etosowi, jego wierze. Dzięki rodzinom, pokoleniom, dzięki kapłanom, siostrom zakonnym, twórcom zgromadzeń. Dzięki wielkim przewodnikom naszego narodu, na czele z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Dzięki tym wszystkim, którzy myśleli po polsku, odczuwali po polsku, którzy pragnęli, aby Polska była Polską wolna, wierna Bogu i wierna swojej heroicznej i chrześcijańskiej tożsamości. I niech ten czas stulecia narodzin niepodległej stanie się czasem refleksji i przemyśleń dla wszystkich obywateli,
ale także wdzięczności dla tych, którzy w tej wielkiej sprawie wolności ofiarowali tak wiele z siebie, dary życia i cierpienia. I nie ulegli zaczadzeniu. I stajemy dziś do modlitwy wdzięczności w toruńskim sanktuarium, wieńcem wiernych, wraz z ojcami redemptorystami, z kapłanami, ojcem dyrektorem. Otaczamy ten stół chleba i modlimy się za ojczyznę, za Kościół, za nas samych, za ten wielki dar Boga, za który jesteśmy odpowiedzialni. Amen.